Witamy Państwa na konferencji prasowej po meczu 30. kolejki Ewiner drugiej ligi, w którym Garbarnia Kraków pokonała GKS Katowice 2-0. Jest z nami trener drużyny gości, pan Rafał Górak. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Panie trenerze, proszę o podsumowanie dzisiejszego pojedynku. Mam mniej więcej tyle do powiedzenia, ile dzisiaj moja drużyna pokazała na boisku, czyli bardzo mało. I na tym się trzeba rzeczywiście koncentrować. Gratuluję Garbarnie. My się musimy skoncentrować na meczu najbliższym. Dzisiaj byliśmy po prostu w moich oczach bardzo słabi. Dziękuję. Witamy po przerwie. Jest z nami trener Garbarni Kraków, pan Łukasz Surma. Panie trenerze, proszę o komentarz dotyczący dzisiejszego meczu. Gratulacje dla zespołu. Dzisiaj to jest ich naprawdę duże zwycięstwo, duże osiągnięcie. Dlaczego? Dlatego, że zasłużyliśmy tutaj naszym zdaniem na więcej na Hutniku. Zależało nam bardzo na tym meczu, ale to nie przywieźliśmy stamtąd punktu, chcieliśmy się zrehabilitować. Natomiast straciliśmy zawodników, którzy na tamten moment byli podstawowymi zawodnikami. Mówię tutaj o Morysie Rutkowskim. Niektórzy z chłopaków czuli fizycznie te mecze co 3 dni, dlatego dzisiaj nastąpiły pewne korekty w składzie i muszę powiedzieć, że nie zaburzyło to funkcjonowania całego zespołu. Z tego jestem najbardziej zadowolony, bo zawsze powtarzam, że Garbarnia musi się opierać na wszystkich, którzy ma w kadrze, bo każdy, na każdego kiedyś przyjdzie pora i dzisiaj mimo tych strat w meczu derbowym, tak jak powiedziałem przed chwilą, zespół miał swoje DNA, zespół cały czas był skonsolidowany. Też zauważam, że ci zawodnicy, którzy w danym momencie nie grają, pomagają tym, co wchodzą na boisko. I to jest dla mnie dzisiejsze zwycięstwo, przede wszystkim mentalne zespołu. Mam nadzieję, jestem pewien, że dalej będziemy szli w tym kierunku, bo tak po prostu musi być. Jeśli chodzi o grę, myślę, że dużo pojedynków dzisiaj wygraliśmy. Zawodnicy wygrywali drugie piłki, wygrywali takie sytuacje stykowe, wychodziły nam driblingi i to powodowało gdzieś dezorganizację w defensywie GKS-u Katowice, a nas jakby uskrzydlało. Stąd piękne akcje, dwie bramki. Ale też trzeba przyznać, że GKS ma swoją jakość. Musieliśmy być cały czas czujni. Były momenty, że posiadał optyczną przewagę i zawsze to jest niebezpieczeństwo dla naszej lidy defensywnej. Ale utrzymaliśmy czujność, koncentrację przez 90 minut i dowieźliśmy ten wynik. Liga, jak wiemy wszyscy, bardzo szybko biegnie, mecze co 3 dni. Najważniejsza będzie w tej chwili regeneracja zespołu i znowu przygotowanie się do następnego meczu.